Mitsubishi ASX jest już na rynku od 7 lat i właśnie przeszedł drugi facelifting, co ma uczynić go autem jeszcze atrakcyjniejszym. Chociaż japońska marka nie może narzekać na jego cały czas bardzo dobrą sprzedaż. Jak zmieniło się to auto? To sprawdzę w dzisiejszym odcinku Project Automotive. Zapraszam. Zmiany stylistyczne są subtelne, lecz łatwe do zauważenia. ASX nie zmienił się moim zdaniem ani na plus, ani też na minus. To nadal samochód wyróżniający się prostą i dynamiczną sylwetką. Przedni pas został upodobniony do innych modeli marki w kształt litery X, natomiast światła do jazdy dziennej na dole zderzaka są teraz wykonane w technologii LED. Mitsubishi jest podobnej wielkości co Dacia Duster oraz Peugeot 3008 i to z autami tego segmentu rywalizuje o klientów. Nieco bardziej spostrzegawczy widzowie zapewne zauważyli, że Mitsubishi ma dosyć krótkie zwisy zarówno z przodu jak i z tyłu, ponieważ jego płyta podłogowa pochodzi z Outlandera, co ma swoje odbicie we wnętrzu. Zapraszam. Miejsca na nogi, jak i nad głową jest naprawdę sporo i bez problemu zmieszczą się tutaj trzy osoby. Wnętrze Mitsubishi jest nadzwyczaj przestronne. Wysoko poprowadzony dach potęguje wrażenie uzyskanego miejsca. Tylna kanapa jest wygodna, a w podłokietniku znajdują się uchwyty na napoje. Także bagażnik jest duży, ma on ponad 400 litrów pojemności, a fotele po złożeniu pozostawiają prawie płaską przestrzeń. Szkoda jednak, że nie ma tu haczyków na siatki. Lifting jednak niewiele zmienił pod względem systemu multimedialnego. Jest on prosty w obsłudze, działa szybko, ale zdaje się być archaiczny zarówno pod względem wyglądu, jak i ilości funkcji. Komputer pokładowy obsługiwany jest natomiast przyciskiem po lewej stronie kierownicy, co wymaga przyzwyczajenia. Kokpit wykonano z materiałów, które nie są najwyższej jakości. Przypominają trochę auta japońskie ery lat 90. Jednakże wnętrze bardzo dobrze spasowano i nic tutaj nie trzeszczy, nawet kiedy trochę pomożemy. Fotele pasażera i kierowcy są bardzo wygodne i nie powodują zmęczenia nawet na dłuższej trasie. Jednakże ich trzymanie boczne jest bardzo mizerne. Ok, pogadaliśmy o wnętrzu, a więc teraz pora na moją ulubioną część testu, czyli trochę wrażeń z jazdy. Zacznę jednak od silnika. To diesel o pojemności 2,2 litra i mocy 150 koni mechanicznych. Jest to najmocniejsza jednostka napędowa, która sprzężona z automatyczną skrzynią biegów przekazuje moc na obie osie. Jej kultura pracy nie jest na najwyższym poziomie, ale w czasie jazdy nie powoduje dyskomfortu akustycznego. Pomimo 150 koni pod maską, czas przyspieszenia od 0 do setki to nadal około 11 sekund. Chociaż odczucia są zupełnie inne i byłem trochę zdziwiony, kiedy zobaczyłem do katalogu, ponieważ wydawało mi się, że będzie to czas poniżej 10 sekund. Silnik zadowala się natomiast całkiem akceptowalną ilością spalanego paliwa. W mieście będzie to około 8,5 litra, natomiast w trasie złamiemy granicę 7. Prowadzenie ASX-a jest o wiele lepsze niż myślicie. Auto bardzo chętnie pokonuje zakręty, układ kierowniczy dobrze oddaje to, co dzieje się na drodze. Jednocześnie samochód zachowuje się przewidywalnie, nawet w sytuacjach podbramkowych. Jest to w dużej mierze zasługa napędu na 4 koła. Kiedy mocno dodamy gazu na luźnej lub zanieczyszczonej nawierzchni, wyraźnie czujemy, jak tylna oś wkracza do akcji i pomaga nam wyjść z opresji. Co więcej, napęd 4x4 można także zablokować. Dzięki sprawnemu napędowi Mitsubishi dzielnie radzi sobie w lekkim terenie i to pomimo prześwitu wynoszącego zaledwie 18 cm. Duże koła i balonowe opony pomagają w amortyzacji nierówności. No właśnie, zawieszenie świetnie tłumi nierówności. Ogólnie cały układ jezdny Mitsubishi to fantastyczna praca japońskich inżynierów. ASX-em po prostu bardzo przyjemnie się jeździ. Nie mogę też narzekać na skrzynię. Co prawda nie pracuje ona z prędkością światła, natomiast w warunkach miejskich i przy spokojnej trasie bez problemu daje sobie ona radę. Mam też wrażenie, że została ona raczej skonfigurowana pod jazdę w terenie, ponieważ pierwsze i drugie przełożenie są bardzo krótkie. Wszystko ma swoją cenę. Testowana topowa odmiana Railyard, dostępna tylko z dieslem 2,2 litra, to wydatek 140 tysięcy złotych. Jest to moim zdaniem trochę za dużo i już tłumaczę dlaczego.
Przede wszystkim Mitsubishi jest w środku o wiele gorzej wykonane od swoich rynkowych rywali. Nie ma ono także wielu systemów, aplikacji i nowinek technologicznych, które u konkurencji są w tej chwili już standardem. Nie zmienia to jednak faktu, że to samochód, który odznacza się bardzo przestronnym wnętrzem, niezłym układem jezdnym, dobrymi silnikami. Natomiast nowinki technologiczne i wszystkie systemy, o których mówiłem przed chwilą, już niedługo znajdziemy w modelu Eclipse Cross. Mitsubishi to bardzo prosta konstrukcja, która przy okazji jest bardzo prosta w użyciu. Jest ona skierowana do dosyć specyficznego klienta. Za tę cenę ASX nie jest może najlepszą ofertą na świecie. Z drugiej jednak strony za cenę około 90 tysięcy złotych dostaniemy uczciwie wyposażone auto, które wjedzie dalej niż większość jego konkurentów. To tyle na dziś, dzięki i do zobaczenia. A ile Ty byś wydał na Mitsubishi ASX-a? Daj znać w komentarzu. Jeżeli spodobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj nasz kanał. Odwiedź także naszą stronę internetową oraz Facebooka. Dzięki i do zobaczenia.